Cześć, tu Radikal Polak, a to są radykalne newsy. W tym odcinku Dugras, czyli testy nowego francuskiego grążownika Premium. Jakiś czas temu Wargaming zmieniło podejście do tematu implementacji nowych okrętów Premium. W chwili obecnej, kontrybutorzy społeczności otrzymują te okręty do testowania i w przeciwieństwie do wcześniejszej polityki w tym temacie mogą od razu prezentować i omawiać parametry danego okrętu z zastrzeżeniem że jest on w fazie testów i jego parametry mogą ulec zmianie. Tym samym francuski krążownik Dugras jest okrętem w fazie testów i jego parametry w całości lub części mogą ulec zmianie. Po Dunkierce na poziomie szóstym, druga propozycja premium dla Francji, także ląduje na tym samym poziomie. Tym razem jednak mamy do czynienia z krążownikiem i co nieco dziwne, typem La który jest już w grze obecny w standardowym drzewku rozwoju. Czy jednak będziemy mieli do czynienia z kolejną kopią standardowego krążownika marynarki francuskiej na szóstym poziomie? Zdecydowanie nie i chyba niestety. Ale po kolei. Wytrzymałość. Premium Lugras w stosunku do wiodącej jednostki typu dysponuje blisko 4 punktami wytrzymałości więcej. Nieco dziwne, ale biorąc pod uwagę, iż odbywa się to kosztem nieco słabszego pancerzenia, to można powiedzieć, że oba okręty wypadają w mniej więcej równo na tym w tym zestawieniu. Z leki może wskazaniem na okręt premium. Artyleria główna. Na obu okrętach w identycznej konfiguracji, trzy potrójne wieże z armatami 152 mm. Pierwsza niewielka różnica to 300 m w zasięgu więcej dla armat krążownika premium. To, gdzie jednak DuGrasz kompletnie zdeklasuje standardowy wariant, to szybkostrzelność, a tym samym ogólne parametry DPM-u. Różnica sięga niebagatelnych 25%. Artlera pomocnicza. Konfiguracja na obu okrętach jest nieco odmienna. Armaty 100 mm koncentrowane głównie w rejonie rufy na Dugras i liczniejszy zestaw armat 90 mm porówno na burtach na La Galissoniere. Przekładają się na szereg różnic na polu DPM-u i szansowania pożaru, choć nie są one zbyt wielkie. Jeszcze gdyby ten element odgrywał jakąś spektakularną rolę na krążownikach, to można było o czymś dyskutować. Wyrzutnie torped. Będący wyznacznikiem La Galissonière skromne ilościowo podwójne wyrzutnie torpedowe są na Dugra wzmocnione do wyrzutni potrójnych. Wzmocnienie 50%, choć na szczęście odpowiednio wydłużono czas przeładowania. Z pozoru różnica więc wygląda na niewielką, ale prawdę powiedziawszy nawet w obliczu o połowę wydłużonego przeładowania 50% więcej torped w wodzie nierzadko zadecyduje o wyniku pojedynku. Spory plus dla wariantu premium. To, gdzie standardowy Lagalisonier utrzyma jednak parametr pierwszeństwa, to ochrona przeciwlotnicza. Bardzo wyraźnie odstawiająca krążownika premium na średnim i bliskim dystansie, z racji uniwersalnego charakteru armat 152 mm na Dugras, krożownik premium dysponował będzie większą siłą rażenia na dalekim dystansie, choć różnica ze względu na bardzo niskie ogólne wartości parametru dps em będzie raczej nieodczuwalna. Na polu prędkości Premium de Grasse z 33,5 węzłami dysponuje nieco zaskakującą przewagą 2,5 węzła na standardowym Laga Lissonier. Ten ewidentny baw dla okrętu de facto tej samej klasy będzie zrekompensowany wyraźnie gorszymi parametrami zwrotności, zarówno jeśli chodzi o promień skrętu, jak i tempo wychylenia steru. Co się tyczy kamuflażu, jedyna wyraźna różnica obejmuje gorszy kamuflaż z powietrza dla krążownika premium. Różnica tutaj sięga 1,3 km. I choć wraz z zamontowaniem malowania premium dług raz będzie wykrywany ze zasobów mniejszych niż wiodący okręt klasy, to parametr kamuflażu tego drugiego nie uwzględnia jakiegokolwiek malowania. W ogólnym rozrachunku, w obecnym stanie testowy szóstopoziomowy francuski krążownik Premium, ze względu na wyraźnie lepsze parametry arteli głównej oraz uzbrojenia torpedowego, ale także niebagatelnie dodatkowe 4000 punktów wytrzymałości czy większą prędkość maksymalną, jest zdecydowanie mocniejszym okrętem od swojego odpowiednika standardowego drzewka rozwoju. W tym względzie gorsze współczynniki na polu opancerzenia czy zwrotności nie będą dostatecznie balansowały przewagi na wspomnianych polach. Tak czy owak, testy nadal trwają i istnieje szansa, iż Wargaming zmieni jeszcze parę rzeczy. Ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Zapraszam do komentowania i polubienia wideo. Czytał Radikal Polak.